ponownie w imieniu radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej na dzisiejszej konferencji. To nieprzypadkowe nasze dzisiejsze spotkanie, to jakby efekt wczorajszej konferencji, wczorajszego wystąpienia pana prezydenta Macieja Glamowskiego i jego programu z szeroko rozumianymi inwestycjami, które mają służyć miastu Grudziądzanom. Chcemy dzisiaj zaprezentować swój punkt widzenia jako radni Klubu Koalicji Obywatelskiej. Oddaję głos Pawłowi Napolskiemu. Szanowni Państwo, podczas kampanii wyborczej przedstawiliśmy mieszkańcom nasz program. Obiecaliśmy realizację wielu inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców. Od samego początku dokładamy wszelkich starań, aby te inwestycje zostały zrealizowane. Remont torowiska tramwajowego, zakup nowych tramwajów, remonty i budowa nowych dróg, chociażby remont ulicy Sienkiewicza, Rapackiego, Królewskiej czy Jackowskiego, rewitalizacja spichlerzy i utworzenie w nich muzeum, rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 oraz inwestycje w grudziądzką oświatę, budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Rudnickim. To zadania inwestycyjne, które bez wątpienia wpisują się w realizację naszego programu wyborczego, który poparli mieszkańcy Grudziądza. Jednakże są to zadania, które były realizowane w latach ubiegłych, a także w minionej kadencji. W celu realizacji naszego programu wyborczego podczas prac nad tegorocznym budżetem miasta zgłosiliśmy poprawki poprzez dodanie dodatkowych, oczekiwanych przez mieszkańców Grudziądza inwestycji. Między innymi zagospodarowanie Nabrzeża Nadwiślańskiego wzdłuż ulicy Portowej poprzez utworzenie w nim strefy rekreacji. Między innymi budowę tężni solankowej w Parku Miejskim. Między innymi budowę slipu nad Wisłą, utworzenie dodatkowych punktów monitoringu miejskiego, czy też oczekiwane przez społeczności szkolne, ale także mieszkańców, którzy już nie chodzą do szkoły, inwestycje, chociażby w szkole podstawowej nr 5 i w drugim liceum ogólnokształcącym. Na bieżąco monitorujemy realizację tych zadań. Większość z nich zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku i będzie służyła nam, Grudziądzanom. Szanowni Państwo, uważamy jednak, o czym mówiliśmy dość dobitnie podczas sesji budżetowej, że w celu zrealizowania jak największej liczby inwestycji, jak największej liczby zadań, które zostały zapisane w naszym programie wyborczym, które na początku kadencji przekazaliśmy panu prezydentowi z jasnym przekazem, że oczekujemy, iż program ten będzie realizowany. Na sesji budżetowej mówiliśmy, że musimy przyspieszyć, musimy pozyskiwać nowe źródła finansowania, zintensyfikować jako miasto działania, aby tych inwestycji zrealizować jak najwięcej. Jednocześnie apelowaliśmy do pana prezydenta o podjęcie działań, aby jeszcze w tym roku budżetowym zostały zrealizowane dodatkowe zadania inwestycyjne, których oczekują mieszkańcy. Cieszymy się, że przedstawiony przez pana prezydenta projekt uchwały budżetowej, który będziemy procedować podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej, zawiera szereg dodatkowych działań inwestycyjnych, które będą realizowane jeszcze w tym roku, ale też które będą mogły zostać zrealizowane do końca tej kadencji. Jest to bez wątpienia efekt naszych licznych spotkań i rozmów z panem prezydentem oraz oczekiwań, które jasno artykułowaliśmy, czy to podczas spotkań klubowych z panem prezydentem, w których uczestniczył pan prezydent, czy też podczas sesji Rady Miejskiej. Oddaję teraz głos Tomaszowi Smolarkowi, szefowi naszego klubu. Właściwie to wszystko zawarł już kolega Paweł Napolski, drodzy Państwo. Natomiast pozwolę sobie zauważyć i przypomnieć to, co mówił przed chwilą Paweł Napolski. Radni Klubu Koalicja Obywatelska do wyborów szli z jasnym programem wyborczym. Ten program wyborczy był prezentowany podczas licznych spotkań w okręgach. I z tego programu wyborczego, Szanowni Państwo, chcemy się pochwalić po zakończeniu tej kadencji. Dlatego to przyspieszenie, o którym mówił przed chwileczką Paweł Napolski, jest w naszej ocenie jak najbardziej dobrym posunięciem. Natomiast pozwolę sobie zauważyć, że nie mając tej większości w Radzie Miejskiej, która mogłaby decydować o takim swobodnym wykonywaniu naszego programu wyborczego, cały czas jesteśmy w stałym kontakcie i cały czas staramy się być skuteczni. W kontakcie mam tutaj na myśli z panem prezydentem Maciejem Glamowskim i cały czas rozmawiamy na temat tych inwestycji,
które znalazły się, przypominam, w naszym programie wyborczym w 2018 roku. Drodzy Państwo, no i właśnie ten projekt uchwały budżetowej, który będziemy procedować już w środę, czyli jutro na sesji Rady Miejskiej, jest dla nas bardzo ważny, chociażby właśnie z punktu widzenia tego pierwszego kroku, który ma zmienić oblicze tego miasta i ma wprowadzić te ważne zmiany drogowe, edukacyjne, ale także i takie, nazwijmy to, szeroko wypoczynkowe dla naszych mieszkańców, dla tych osób, które poparły program Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że no, ten program był poparty przez mieszkańców o największej sile. Drodzy Państwo, oczywiście podczas spotkań z panem prezydentem sugerowaliśmy, aby przede wszystkim zająć się tymi obszarami miasta i tymi dziedzinami, gdzie trzeba uaktualnić dokumentację, zabrakło mi tego słowa, dokładnie, lub też po prostu wprowadzić nową, gdzie no, są pilne potrzeby. No i takimi najpilniejszymi rzeczami jest chociażby remont ulicy Kościuszki. Ten remont ulicy Kościuszki to tak naprawdę no, można zahaczyć go jeszcze o ubiegłą kadencję, dlatego bardzo nam zależy, aby właśnie ta ulica no, znalazła swój finał, jeśli chodzi o remont. Ale to nie tylko ulica Kościuszki, także ulica Rybacka, która też wymaga pilnego remontu, ale także szereg ulic osiedlowych na Rządzu, na Strzemięcinie, na Lotnisku, czy też w Niszku, ulica chociażby Sportowców, drodzy Państwo. Z drugiej strony także jakby Koalicja Obywatelska, radni wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i mówimy tutaj także o takich inwestycjach świeżych, takich, które pojawiają się w trakcie naszej kadencji, czyli na przykład remont parkingu przy Rudniku, przy wejściu do plaży, czy też jakby powiększenie tego parkingu, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że nasz ośrodek Moriwu stale się powiększa, jego baza i unowocześnia, a więc warto zainwestować chociażby w ten parking. Ważną sferą jest także oczywiście edukacja i tutaj tak na teraz przychodzi nam do głowy remont dachu zespołu szkół hotelarskich. Były zgłaszane liczne problemy z tym, dlatego ufamy, że ten problem zostanie rozwiązany. No i przede wszystkim ulica Północna i drodzy Państwo, tutaj mówię o przebudowie ulicy Północnej, gdzie swego czasu mieszkańcy sami przygotowali i opłacili dokumentację, przekazując ją miastu. No i cóż, drodzy Państwo, oczywiście cały czas chcemy realizować nasz program, o tym, co mówiłem na samym wstępie. Chcemy go realizować skutecznie poprzez liczne spotkania z prezydentem Glamowskim, sugerując jemu, że ten program jest dobry, że tego oczekują mieszkańcy i już przekazaliśmy, Szanowni Państwo, listę panu prezydentowi tych inwestycji, które zdaniem mieszkańców, naszych wyborców, ale przede wszystkim Gruziądzan są jak najbardziej pilne, czyli myślę tutaj o termomodernizacji żłobka jedynego w Gruziądzu, żłobka miejskiego na Rządzu, ale także szkół, przedszkoli SP17, 18 i 21, budowa skateparku, modernizacja pontraka na Strzemięcinie, montaż tablic interaktywnych w szkołach ponadpodstawowych, utworzenie osiedlowych wybiegów dla psów. Tu temat szczególnie mi bardzo bliski, bo tym tematem próbowałem zainteresować naszych mieszkańców i pamiętam, że no, był bardzo duży odzew. Budowa targowiska miejskiego na siedlu Lotnisko, montaż dodatkowych biletomatów, ławek, śmietników. To są takie najprostsze rzeczy, które spotkają, znaczy, które są pewnie bolączką naszych mieszkańców, a drodzy Państwo, byłyby no, takim rozwiązaniem wielu problemów, z którym na co dzień spotykają się mieszkańcy. Uruchomienie dodatkowych toalet, a także wprowadzenie gruziąckiej karty miejskiej, o tym także mówiliśmy w naszym programie wyborczym. Jeżeli są pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Tak, ja bym chciał, żeby Państwo mi trochę pomogli odpowiedzieć na pytanie, co ma z tej konferencji wynikać, jaki Państwo zawierają przekaz tej konferencji, która jest odpowiedzią na wczorajszą konferencję pana prezydenta, bo ja nie do końca rozumiem. Znaczy, chcemy, panie redaktorze, poinformować, bo tego oczekują od nas mieszkańcy Grudziądza, że działamy na rzecz
mieszkańców, że realizujemy nasz program wyborczy, ponieważ mieszkańcy Grudziądza wielokrotnie na Facebooku czy w rozmowach indywidualnych mówią, a co wy tak naprawdę robicie? Bierzecie pieniądze i co wy robicie, tak? Wy tylko podnosicie łapki. Więc my chcemy pokazać, jak wygląda tak naprawdę praca radnych, że praca radnych nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, aby podnosić przysłowiową łapkę na sesji Rady Miejskiej, ale również do lobbowania, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, na rzecz mieszkańców, na rzecz tego, czego mieszkańcy oczekują, a co zostało zawarte chociażby w naszym programie wyborczym, to jest z jednej strony, z drugiej strony to, co nie zostało zawarte w programie, a co pojawia się w międzyczasie, chociażby te biletomaty, te ławki czy śmietniki, o których mówił radny Tomasz Smolarek. Wiemy, że budżet nie jest z gumy, wiemy, że o wiele kwestii trzeba zabiegać, trzeba sobie wychodzić, dlatego my, jako przedstawiciele mieszkańców, czy to Starpna, Owczarek, Żądza, Strzemięcina, Lotniska czy Śródmieścia, zbieramy te oczekiwania mieszkańców, które zostały zawarte w programie, ale też które występują poza tym programem i pukamy do drzwi, spotykamy się, wielokrotnie rozmawiamy z panem prezydentem, bo jesteśmy otwarci na dialog. Tak jak wspomniał szef naszego klubu, radny Tomasz Smolarek, nie mamy tej samodzielnej większości, która umożliwiła nam by bez problemu zrealizowanie naszego programu wyborczego. Dlatego też lobbujemy, naciskamy na pana prezydenta, aby jak najwięcej punktów z naszego programu było zrealizowanych. I bardzo cieszymy się, że ten program w miarę możliwości jest realizowany, że widzimy tą intensyfikację działań, o którą apelowaliśmy podczas styczniowej bodajże sesji budżetowej, że te apele nasze nie idą na marne i że możliwa jest współpraca ponad wszelkimi podziałami, dlatego też zachęcać będziemy jutro podczas sesji Rady Miejskiej, aby jednogłośnie ten projekt budżetu został poparty, ponieważ on będzie służył wszystkim mieszkańcom. Czyli, że te inwestycje zapisane na tych 7 tablicach wczoraj, na tej konferencji pana prezydenta, to jest częściowa przynajmniej odpowiedź, czy realizacja tego. Oczywiście, panie redaktorze. Tak, nasz program wyborczy zawiera wiele punktów. Niektóre są bardziej szeroko omówione, jak chociażby remont dróg osiedlowych, ale wiadomo, że remont dróg osiedlowych to może być, nie wiem, remont jakiejś dłuższej ulicy i jakiejś krótszej, tak? My zabiegamy o to, żeby tych ulic jak najwięcej zostało wyremontowanych, a wiadomo, żeby to zrobić, to trzeba przygotować też dokumentację techniczną. Dlatego też apelowaliśmy do pana prezydenta o to, żeby tam, gdzie jest dokumentacja techniczna, żeby jeszcze w tym roku realizować te zadania, chociażby remont dachu, o czym mówił Tomasz Smolarek, bo to nam zgłaszali pracownicy szkoły, ale też mieszkańcy ulicy Kili-Skłodowskiej, że dachówki po prostu spadają. Chociażby budowa parkingu, o co zabiegaliśmy już w zeszłej kadencji i wiedzieliśmy, że tam dokumentacja jest przygotowana. Dlatego chcieliśmy, żeby jak najwięcej tych zadań, które można zrealizować jeszcze w tym roku, żeby zostało wpisanych do budżetu. I tak też się stało. Ale też, żeby zostały wpisane do budżetu plany na najbliższe lata, ponieważ wiemy, że za chwileczkę ruszy wiele projektów unijnych i musimy być gotowi na realizację tych zadań. Jednym słowem, jeżeli mogę dopowiedzieć, program wyborczy prezydenta Glamowskiego jest zbieżny z programem wyborczym Koalicji Obywatelskiej, a więc jesteśmy z tego powodu zadowoleni z wczorajszej konferencji, z wczorajszej informacji pana prezydenta. My to odbieramy jako nowe rozdanie, jako nowe coś nowego dla Grudziądza, coś, co pozwoli ułatwić życie mieszkańcom. To, o czym mówiliśmy, ta ławeczka, ten śmietnik czy ten wybieg dla psów, to są drobne sprawy, ale jakże bolące na co dzień mieszkańców, którzy nie patrzą przez pryzmat trasy średnicowej, wybudowanie dużej inwestycji. Te małe, te drobne problemy składają się na drobne życie mieszkańców, którzy chcą, oczekują tego. Tak jak mówił radny Paweł Napolski, te spotkania z panem prezydentem to jest efekt z kolei spotkań naszych z naszymi wyborcami, którzy oczekują, że te najdrobniejsze sprawy zostaną jak najszybciej rozwiązane. I z tymi drobnymi sprawami, drodzy Państwo, szliśmy w 2018 do wyborów. Dlatego podkreślamy, że te nasze starania będą, mamy nadzieję, na tyle skuteczne, że będziemy w stanie pod koniec tejże kadencji powiedzieć mieszkańcom, sprawdzajcie nas, a my powiemy tak, zrealizowaliśmy nasz program wyborczy, z którym szliśmy do tych wyborów. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ja nie do końca się zgadzam z tym, że to jest coś nowego, ponieważ gros tych inwestycji, projekt planów, to są inwestycje, o których mówi się od dawna, czego najlepszym dowodem, że to są aktualizacje, dokumentacja i nowe dokumentacje. Czy nie ma takich obaw, że
Znowu zrobimy dokumentację i odłożymy je na półki, a potem będziemy musieli aktualizować i wydawać na to pieniądze. Ja nie policzyłem tego, ale pewnie kilkaset tysięcy złotych z tych milionów. To są aktualizacje dokumentacji, bo o ulicy Kościuszki mówiło się już od tak, dawna. O tym mówiliśmy. Parking Przyleśny, ja już też pamiętam, Tatrzańskie, to już w ogóle nie szkoda nawet wspominać, że to są aktualizacje, powstają nowe dokumentacje, będzie tego znowu narobione, a pieniądze wydane, a dokumentacje będą leżeć na półkach, tak jak się dzieje w przypadku na przykład ulicy Kościuszki. No nie wyobrażamy sobie, Szanowni Państwo, że te dokumentacje będą takimi przysłowiowymi pułkownikami, absolutnie. Chcemy oczywiście sprawdzać Pana Prezydenta z tego, co obiecuje. Ale Prezydent sam powiedział, że nie ma na to pieniędzy. Nie no, oczywiście. Podawał przykłady jednak, że będzie szukał pieniędzy zewnętrznych. Wspomniał o zwiększonej, jeśli chodzi o sprzedawalności nieruchomości i tak dalej. A więc ma na pewno jakiś pomysł na to, aby szukać finansowania tych projektów, o których mówił. Uważam, jesteśmy przekonani, że nie są to puste słowa. No przecież nikt nie byłby tutaj takim politycznym kamikadze, który dzisiaj odgrzebywałby tematy, które bolą mieszkańców i mówił, że one zostaną wykonane, a finalnie nie. Drodzy Państwo, po to jesteśmy my tutaj jako radni i po to te inwestycje, o których dzisiaj mówimy, które zbiegają się z tymi inwestycjami, o których mówi prezydent, to jest nasz program wyborczy. Dlatego jesteśmy tutaj po to, aby zdyscyplinować, pilnować pana prezydenta, aby znalazły się na to środki finansowe i aby nasz program, z którym szliśmy do wyborów, raz jeszcze podkreślam, został zrealizowany. Mówimy nie pułkownikom, na pewno. No ale to tak Szanowni wygląda, Państwo, jeszcze tylko dokończę. Konferencja po konferencji, tak jakby się już wybory zbliżały. Nie, to nie są wybory. To jest, ja powiedziałem na samym początku, że to jest jakby wypadkowa tego, co wczoraj powiedział pan prezydent. To jest też wypadkowa naszych nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięciu spotkań z panem prezydentem. I to jest to, o czym mówił przed momentem Paweł Nawolski. To, co mówiłem ja o tych inwestycjach oczekiwanych przez mieszkańców. I my bardzo cieszymy się, że jest to przyspieszenie. To, co mówił radny Nawolski, oczekujemy tego przyspieszenia, jeśli chodzi o działalność pana prezydenta. Ale to byliście zaskoczeni tą konferencją? Nie, absolutnie nie, bo podkreślam, podkreślaliśmy to razem, tak jak wszyscy tutaj stoimy. Wszyscy jako klub spotykamy się z panem prezydentem i walczymy w dosłownym tego słowa znaczeniu o te inwestycje, o których mówiliśmy, o których mówił Paweł Nawolski i o które są napisane, zawarte w naszym programie. No bo ta dzisiejsza konferencja wygląda, tak jak tutaj kolega wspomniał, tak jakby przemawiała przez was zazdrość, że prezydent wyprzedził pewne rzeczy i chcecie przypomnieć mieszkańcom, że to jednak są wasze pomysły. Nie, żadna zazdrość, żadna rywalizacja, absolutnie współpraca. Dokładnie, współpraca. My cieszymy się, że prezydent Glamowski wyszedł z taką inicjatywą. To niech będzie to koło takie zamachowe tego, że w tym mieście zacznie się dziać to, o czym mówiłem, te drobne sprawy, bo one bolą mieszkańców. Mieszkańcy chcą, aby te drobne sprawy zostały jak najszybciej załatwione. Szanowni Państwo, z jednej strony wyrażamy poparcie dla jutrzejszego projektu uchwały. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, tak jak wczoraj ustaliliśmy jeszcze na klubie, natychmiast po sesji, w możliwie najkrótszym czasie, będziemy chcieli spotkać się z panem prezydentem i skonkretyzować działania, które będą podejmowane, aby te inwestycje, o których mówi radny Tomasz Smolarek, dla których dokumentacja będzie aktualizowana, nie były pułkownikami. Dlatego będziemy chcieli spotkać się z panem prezydentem i jasno określić konkretne działania zmierzające do zrealizowania jeszcze w tej kadencji tych inwestycji, które będą aktualizowane jutro w uchwale budżetowej. Dlatego tak liczymy na współpracę z panem prezydentem, ale też nie jakieś kreowanie rzeczywistości, czy też nie jakieś, nie wiem, tak jak pan tu redaktor wspomniał, może, nie wiem, robienie jakichś happeningów, które niczemu nie będą służyły. My jesteśmy nastawieni na pracę i to pokazaliśmy nieraz i też mówimy wielokrotnie, sprawdzam panu prezydentowi, chociażby sprawdzając te inwestycje, które wprowadzone zostały dzięki naszym działaniom do tegorocznego budżetu miasta i dzięki temu wiemy, na jakim etapie konkretne inwestycje są, czy to w SP5, czy w drugim liceum, czy zagospodarowanie nabrzeża, czy tężnia solankowa, tak? I tak samo będzie z tym projektem uchwały. Jeżeli ktoś liczy, że radni Koalicji Obywatelskiej zagłosują za tym projektem,
projektem, bo w taki sposób urządzają sobie happening, to się rozczaruje. My będziemy kontrolować pana prezydenta i egzekwować realizowania konkretnych projektów uchwał, bo sesje Rady Miejskiej to nie jest czas na zabawę, tylko czas na pracę i konkretne rozwiązania dla mieszkańców, które mają być realizowane i my tego oczekujemy i będziemy tego sprawdzać. A propos kontroli, czy rozliczyliście prezydenta za tak zwany pakiet Glamowskiego? Bo to w zasadzie pozostało na papierze. Szanowny panie redaktorze, przyjdzie sesja absolutoryjna, będziemy na pewno rozmawiać o tym, co było realizowane w ubiegłym roku. Także myślę, że będzie jeszcze czas, żeby do tego się odnieść.